Cześć, dzisiaj ja przejmuję kanał MGSM i zapraszam Was do pierwszych wrażeń z użytkowania Moto Z3 Play. No dobra, ale tak łatwo to nie będzie, o telefonie to opowiem Wam jednak ja. A zatem rzućmy okiem na nową Motorola. Telefon jest smukły, a przy tym ma dość spory ekran, bo 6-calowy. Jak widzimy, udało się dość fajnie zwęzić ramki. Nie są one najwęższe, ale już są na tyle wąskie, żeby można było mówić o dość dużej powierzchni wyświetlacza względem całej powierzchni obudowy. No i mamy tutaj nowość. Tą nowością jest skaner linii papilarnych umieszczony na boku obudowy. Dlaczego tutaj? No bo na froncie by się nie zmieścił prawdopodobnie, a na tyle nie może być, ponieważ tył musi być kompatybilny z modułami MotoMoc. No jak widzimy, ten tył jest charakterystycznie płaski, po to by pasowały do niego właśnie te moduły. Mamy charakterystyczną oprawkę aparatu, ona dość mocno wystaje, ale akurat tutaj to ma uzasadnienie, bo jest to element dodatkowo mocujący moduł na plecach telefonu. No i oczywiście musiały się tutaj też znaleźć charakterystyczne styki. No i wiadomo, do telefonu są moduły, no i na przykład możemy sobie dołączyć aparat Hasselblada, czy też drukarkę Polaroida do zdjęć, czy na przykład taki gamingowy moduł wzbogacający telefon o dodatkowe manipulatory. I to jest bardzo fajne rozwiązanie. No niestety te moduły nie należą do najtańszych. No ale wróćmy do telefonu. Specyfikacją nie będę Was teraz zanudzał. Znajdziecie ją w opisie tego filmu. Jest podlinkowana, także możecie sobie dokładnie sprawdzić. No a co jeszcze mogę powiedzieć tak na pierwszy rzut oka? Ekran bardzo fajny. Daje radę w słoneczny dzień. Dzisiaj mamy piękny słoneczny dzień. I rzeczywiście ten wyświetlacz naprawdę bardzo fajnie sobie radzi w tym świetle. Trudno się dziwić jakości ekranu, w końcu to jest AMOLEDowy wyświetlacz, także faktycznie on w słoneczne dni, w mocnym świetle będzie się naprawdę dobrze sprawdzał. Jeszcze tak dla porządku dodam, że z tyłu mamy podwójny aparat fotograficzny 12+5. Oczywiście ta dodatkowa matryca robi przede wszystkim rozmywanie tła, ale daje też kilka dodatkowych możliwości. Możemy sobie na przykład podkreślić tylko jeden z wybranych kolorów w kadrze. Możemy również zaanimować tylko część kadru. W przednim aparacie z kolei mamy programowe rozmywanie tła, które działa, jak sprawdziłem, całkiem przyzwoicie. To jeszcze mały rzut na to, co znajdziemy w oprogramowaniu Moto Z3 Play. Jak widzicie, w zasadzie czysty system, bez zbędnych dodatkowych aplikacji, co moim zdaniem należy pochwalić. Mnie to podejście zawsze odpowiadało i nie inaczej jest tym razem. Naturalnie mamy jeszcze tutaj kilka dodatków drobnych, ale takich związanych ściśle z tym telefonem. Moto Z Market z apkami dedykowanymi i modułom, i Moto Z oraz funkcje Moto. Tutaj zgromadzono takie dodatki, które w zasadzie jedynie co to ułatwiają obsługę telefonu. Mamy chociażby możliwość korzystania ze znanych już z wcześniejszych Motorola gestów, chociażby włączania latarki poprzez potrząśnięcie obudową telefonu, czy też poprzez obrócenie obudowy włączania aparatu fotograficznego. Nowością jest nawigacja jednym przyciskiem, czyli to, co kiedyś mieliśmy na czytniku linii papilarnych. Teraz czytnik zastąpiła, jak widzicie, taka linia, która działa w zasadzie w bardzo podobny sposób, czyli przesuwamy ją w prawo czy w lewo, tak jak tu widzimy w opisie w samouczku. Jest to jakby przeniesienie, rozwinięcie funkcji, które wcześniej były w czytniku linii papilarnych, no ale jak wiemy, teraz czytnik powędrował na bok, więc musiano to czymś zastąpić. W kolejnej sekcji aplikacji Moto możemy jeszcze sobie włączyć tryb ekranu nocnego, tryb ochrony wzroku, włączyć podtrzymywanie, podświetlenie ekranu, kiedy spoglądamy na ekran, no i oczywiście włączyć powiadomienia na wygaszonym ekranie. Są też polecenia głosowe Moto, ale niestety funkcja ta, jak widzimy, nie działa jeszcze w języku polskim. Na koniec jeszcze dodam, że telefon jest oferowany w takim fajnym opakowaniu wraz z pierwszym motomodem na start z dodatkowym akumulatorem przedłużającym życie telefonu według deklaracji producenta o 40 godzin, czyli tak realnie mniej więcej jakieś 20. W zestawie mamy również słuchawki z przejściówką na USB-C, czyli to są zwykłe słuchawki z mini jackiem. Będzie ich można używać z innymi telefonami. No i jest też oczywiście szybka ładowarka w komplecie. Telefon będzie dostępny w sprzedaży od początku sierpnia za 1999 zł. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w komplecie z jednym motomodem na start. I to już wszystko z dzisiejszej premiery Motorola. Do zobaczenia. Cześć.